Kate, 37L. I William, 36L. Rozwodzą się? Takie szokujące doniesienia obiegły. Ostatnio media. Pałac Buckingham ich nie skomentował, a czujni obserwatorzy dopatrują się wskazówek, nawet w najmniejszych szczegółach. Jedną z nich znaleźli u księżnej. Niedawno w prasie pojawiły się szokujące doniesienia, wedle których Kate i William szykują się. Do rozwodu. Podobno książę dopuścił się romansu z przyjaciółką żony, Rose Hanbury. Gdy księżna się dowiedziała, miała zażądać wykluczenia Rose z elitarnego brytyjskiego towarzystwa. Reklama to załagodziło sytuację? Z informacji Globe wynika, że niekoniecznie książę William i Kate rozmawiają już z prawnikami, ponieważ ich małżeństwo rozpadło się po skandalicznych plotkach o romansie. Kate jest upokorzona doniesieniami o romansie Williama, który zdradzał ją pod jej nosem, i nie ma zamiaru udawać, że nic się nie stało. Ktoś doniósł jej, że William od lat torował Rosę drogę w towarzystwie i mówił znajomym, że jest tą, która wywinęła się z małżeństwa z nim. Książę i księżna zatrudnili pełnomocników, którzy rozmawiają o pieniądzach i opiece nad dziećmi, czytamy. Czy coś jest na rzeczy? Tego nie wiadomo. Pałac Buckingham, milczy na ten temat jak zaklęty. Co zrozumiałe, głosu nie zabrali publicznie także, sami zainteresowani. Natomiast uważni obserwatorzy zauważyli u Kate pewien szczegół, który mógłby być wskazówką. Chodzi o ślubne kolczyki, które księżna założyła na wielkanocną mszę. To właśnie je miała na uszach, gdy wychodziła za mąż. Teraz pokazała się w nich na kilka dni przed rocznicą ślubu. Zagraniczne media już spekulują, że tym samym chciała coś przekazać i uciszyć plotki. Zobacz więcej materiałów.